Kamil choruje 2012 roku w Polsce, przechodząc dwie operacje, radioterapię i od 2 lat leczy się w Houston nietypową metodą, metodą terapii genowej. Sukcesem, guz się zmniejszył 75%. Niestety pochłaniając duże środki finansowe, zbieramy dalej, żeby Kamil mógł się dalej leczyć. Dzięki życzliwości chicagowskiej Polonii, Kamil i Daniel Nowosielscy goszczą obecnie w Wiecznym Mieście. Od 2 lat w Stanach Zjednoczonych ich historia rozpoczyna się wraz z diagnozą u Kamila w 2012 roku formy raka mózgu zwanej glejakiem. Od początku tej podróży w polskim Lubaniu u boku Kamila brat Daniel. Od momentu, kiedy zorientowaliśmy się, że lekarze zarówno w Polsce, jak i Europie nie mają pomysłu na leczenie tego rodzaju choroby. No, byliśmy w Berlinie, byliśmy w Brukseli, dzwoniliśmy do Szwajcarii, no, Zurichu, Genewy, wszędzie. Wszędzie po prostu nie mieli tutaj żadnego pomysłu. Zobaczyliśmy gdzieś w internecie film o doktorze Burzyńskim. I historię pacjentów właśnie z tym samym nowotworem mózgu, którym się udało. Którzy z tego wyszli, minęło już wiele lat, a oni żyją. Wbrew prognozom, wbrew statystykom, lekarzy i tak dalej, i tak dalej. Więc no, nie mieliśmy nic do stracenia, bo zawierzenie tylko medycynie konwencjonalnej oznaczałoby nieuchronną śmierć. No, przedłużenie po prostu, tak. Jak to mówię, w zawiasach na kilkanaście miesięcy po prostu. Pojechaliśmy, zaryzykowaliśmy i udało się, bo efekty były zdumiewające. Obecnie jedyne, co stanowi przeszkodę na drodze do dalszych postępów, to pieniądze, które w przypadku terapii doktora Burzyńskiego są niewygórowane. Doktor Burzyński używa własnych leków, które sam wymyślił. Ma 2 rodzaje terapii i w tych 2 rodzajach terapii ma swój lek, swoją właśnie tutaj cegiełkę do tego leczenia. Trudno powiedzieć dlaczego, pewnie dlatego, że może nie podoba się to środowisku medycznemu, może kompaniom farmaceutycznym, duża konkurencja, monopol na to, że ktoś może mieć leczenie dużo bardziej skuteczne niż ktokolwiek inny. No i tak faktycznie jest. No, ja na przykładzie mojego brata mogę powiedzieć, że faktycznie to działa. I Kamil dostaje bardzo nietypową kombinację leków, która zazwyczaj dla pacjentów z tego rodzaju chorobą po prostu nie jest przepisywana. No ale mimo wszystko liczy się rezultat. Rezultat jest pozytywny, więc to myślę daje najlepsze świadectwo tutaj dobrego wyboru. Nigdy nie przestawać poszukiwań alternatywnych metod i nigdy nie przestawać wierzyć. To rada, jaką dziś daje Daniel Nowosielski. Jego brat jest tego najlepszym przykładem. No, mogę powiedzieć, że na pewno istnieją jeszcze alternatywy, czy to doktor Burzyński, czy też inne metody na świecie. Spotkaliśmy różne przypadki ludzi, którzy właśnie leczyli się też w innych miejscach. No my próbowaliśmy wiele rzeczy, niestety dla Kamila okazała się skuteczna ta metoda, ale słyszałem też o różnych innych i ludzi, którzy właśnie wyszli z tego rodzaju choroby za pomocą innych leków, które nam nie pomogły, ale właśnie im tak, więc szukajcie, nie poddawajcie się. To, co mówią lekarze, nie musi być do końca prawdą, wynikającą z ich czasami niewiedzy, zamknięcia się na alternatywy. Bo lekarze wierzą tylko w to, co przeszło wszystkie badania kliniczne, a czasami po prostu okazuje się, że jest na świecie coś znane tylko jakiejś wąskiej grupie alternatywnych lekarzy. No i to właśnie zadziała. Kamila i Daniela Nowosielskich spotkać będzie można podczas nadchodzących w ten weekend studenckich juwenaliów, które dla wolontariuszki Ani z Chicago będą kolejną okazją do zbiórki na Kamila. W związku z tym, że nie brakuje naprawdę wśród Polonii fantastycznych, wspaniałych ludzi z otwartymi sercami, którzy gotowi są dać nadzieję każdej osobie, która tej pomocy potrzebuje. I tak się stało tydzień temu, w ostatnią sobotę. Jestem wielce zaskoczona, mile zaskoczona i spodziewam się podobnej reakcji ludzi podczas następnej zbiórki. Daniel zaprasza do pomocy bratu na profilu na Facebooku. Monitor Polvision, Sergiusz Zgrzębski.